po akcji Młodzieży Wszechpolskiej, która protestowała przeciw Czerwonej Gwieździe na mogile żołnierzy radzieckich przy ulicy 30 stycznia, temat podejmują lokalni działacze Prawa i Sprawiedliwości. Radni na ręce przewodniczącego Rady złożyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Czerwonej Gwiazdy jako symbolu totalitaryzmu. Radni powołują się na opinię Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, który wydał opinię co do zasadności usunięcia Czerwonej Gwiazdy jako symbolu totalitaryzmu. Zdaniem członków PiS-u byłoby to zgodne z oczekiwaniami tczewian. A co na to władze miasta? No tak, nie chcemy wywoływać konfliktu międzynarodowego, bo to nie o to chodzi. Natomiast problem w końcu będzie musiał być jakoś załatwiony. I dlatego wystąpiliśmy z oficjalnym pismem do pana wojewody, żeby swoimi służbami, czy swoimi kanałami zinterpretował nam obecną sytuację samej gwiazdy, tak, i możliwości jej usunięcia. Mamy nadzieję, że jak dostaniemy jasną odpowiedź, no to tak będziemy mogli zareagować. Skwer przy ulicy 30 stycznia od dawna budzi spore emocje wśród mieszkańców Tczewa. Istnieją dokumenty, m.in. tzw. paszport grobu z 1948 roku, który na podstawie działań ekshumacyjnych potwierdza, że jest to miejsce pochówku. Pod płaską płytą pamiątkową spoczywają szczątki najprawdopodobniej 469 żołnierzy radzieckich zwiezionych tu z różnych zakątków okolic Tczewa. Dzięki działaniom m.in. Międzynarodowego Czerwonego Krzyża udało się ustalić nazwiska około 111 osób pochowanych w mogile. Pomnik co jakiś czas budzi zainteresowanie mediów. W przeszłości obelisk pomalowano m.in. farbą.